miło mi jest Państwa przywitać na dzisiejszym spotkaniu z okazji promocji najnowszej powieści pana Witolda Gadowskiego, którego wszyscy doskonale znamy. Życzę Państwu owocnego i miłego wieczoru. Jak lunatyk na ścieżce z gwiazd, wypatrujesz mnie w jednym z miast, trochę inny i trochę zły, żeby chinku twój tworzą sny. Jak lunatyk na ścieżce z gwiazd, wypatrujesz mnie w jednym z miast, trochę inny i trochę zły, że wychilku twój tworzą sny. Bo w dzień na jawie mówisz, wierszy dla ciebie nie sprawię, nie potrafisz opisać łzami tego światła, co pod powiekami. Lunatyk na ścieżce z gwiazd, wypatrujesz mnie w jednym z miast, trochę inny i trochę zły, że wychiku twój tworzą sny. Papierosy, kawa i tlen przekonują, że to nie sen, a ty spierasz się z metaforami o melodii pisaną cieniami. Jak lunatyk na ścieżce z gwiazd, wypatrujesz mnie w jednym z miast, trochę innym i trochę złym, że wychiku twój tworzą sny. Cień twojej twarzy i nagły lęk, że pragnienia tak głośny dźwięk, takie smutne, realne olśnienie, że nas zbudzi ze snu to pragnienie. Jak lunatyk na ścieżce z gwiazd, wypatrujesz mnie w jednym z miast, trochę inny i trochę zły, że wychilku twój tworzą sny. Ciemność tkwi pomiędzy nami, jak pragnę.
pragnienie pod powiekami. Ona ukryje twarz, on cały zastygnie w milczeniu, kiedy się bliste pytanie otworzy rachunek zwątpieniu. W ciemności słychać grzech, w ich ciałach milczy rozstanie. Ciemność, ramiona drzew, które tężeją nad ranem. W ciemności słychać grzech, ciemność jak diabła śpiew. Świt to rachunek i pustka, z których nic nie wyłuska. Jeżeli ktoś z Państwa nie wiedział, że Gadowski jest poetą, to teraz już wiecie. Ten oto młody, chciałbym powiedzieć, mężczyzna, jest utalentowany oczywiście wszechstronnie, z tym, że zaczęliśmy rzecz jasna od poezji jako tej korony, prawda, literatury. Ja myślę, że to dobrze, że Gadowski próbuje różnych form wypowiedzi. Poezja jest taką wysublimowaną częścią literatury. Jeżeli ktoś po niej sięga, to znaczy, że w jego duszy są jeszcze ogromne pokłady, które trzeba wypowiedzieć. To jest książka, która po prostu porywa. I to, co dla mnie było w niej najważniejsze, to to, że on potrafił, że Gadowski potrafił w jednej powieści skompilować jak gdyby cały gatunek powieści, bo to jest i powieść psychologiczna, i społeczna, i lotrzykowska, i jakiś kryminał, i sensacyjna, i egzystencjalna, także właśnie tam wszystko jest. To jest bardzo trudne zrobić taką powieść, która będzie mieściła w sobie wszystkie inne jak gdyby gatunki i wypełniała, prawda, tą swoją rolę powieści, która opisuje, która tworzy, która działa na rzecz naszej wyobraźni, właśnie wyobraźni. To nie jest taka powieść, która zamyka jak gdyby nasze okno na świat. Ona otwiera je i kiedy ją skończymy, to Państwo będą mieli trochę z nią do czynienia później jeszcze, po zakończeniu. To nie jest tak, że my kończymy tę powieść, już skończyło się to nasze współdziałanie z autorem. Nie, dopiero po przeczytaniu całości pojawia się mnóstwo pytań i te pytania są niezwykle ważne. Jaki jest sens tego świata? To nie jest tylko powieść o Polsce, o Europie. To jest powieść, która mówi dużo głębsze rzeczy. O sensie, o wartościach, o egzystencji, o Bogu, o nieskończoności. Tam jest mnóstwo niezwykle fascynujących rzeczy. Ale też jest coś innego. Oczywiście nie będę streszczać, tutaj autor będzie pewnie coś jeszcze mówił na ten temat, ale jest coś innego. Gadowski potrafi, co dla mnie jest niezwykle cenne, rozszyfrowywać rzeczywistość. Państwo zdają sobie sprawę, że my żyjemy w rzeczywistości niezwykle zamazanej, niezwykle zarysowanej, ciemnej bardzo często. Diagnoza takiej rzeczywistości, jaką daje nam Gadowski w tej powieści, to jest po prostu perełka. Odczytać tę rzeczywistość realną poprzez literaturę, poprzez sztukę wymaga po prostu ogromnego talentu. Dziękuję, Litku, że zrobiłeś coś takiego, że sprawiłeś nam taką miłą niespodziankę. Mam nadzieję, że Państwo tym tropem podążą także do innych jego powieści, bowiem Gadowski jest autorem wielu innych książek, krótkich, dobrych, ale w moim przekonaniu to jest najciekawsza, najważniejsza i chwytajcie ją, dopóki jest. Ja powiem Wam, że się czuję onieśmielony, bo pierwszy raz znajduję się w sytuacji, w której słyszę o sobie takie rzeczy i sobie myślę, nie wiem, czy już mam umierać, czy co ze sobą robić. Bo to tak zwykle takie piękne rzeczy słyszy się gdzieś tam na końcu, ale ja ciągle mam jeszcze jakiś plan, żeby coś zbroić, więc
No myślę, że cieszę się bardzo, że tak wytrawny, wspaniały pisarz jak Stanisław Sokowski uważa, że to jest moja najlepsza powieść, bo ja też tak uważam. Więc jest mi bardzo miło z tego powodu. Teraz mogę tylko napisać coś lepszego albo nic, więc to już będę musiał sam ważyć swoje siły. Ale to jest przyjemne i ważne. I żeby tak całkiem nie popaść w megalomanię, to jadąc tu, przed przyjazdem tutaj, posłuchałem sobie takich dwóch dżentelmenów, którzy poświęcili całą audycję w internecie mojej skromnej osobie. I to jest Piotr Tymochowicz i pan Jan Piński, dwóch takich panów. I oni tak dla równowagi to znowu podkreślili wszystko, co jest we mnie złe, a pan Tymochowicz zrobił to nawet nie znając mnie. To jest już duża sztuka. Duża, ale przeanalizował to wszystko i te moje miny i tony, jakie wypowiadam. Rozszyfrował mnie zupełnie jak Brunner po prostu w Klosie. I to znakomicie mi robi na te bąble w głowie, które słyszę, jak ktoś tak wybitny i literacko piękny mówi dobrze o mnie. To dla mnie jest bardzo ważne. Muszę też się pochwalić, że Stanisław Sokowski jest w jednym szeregu z drugim człowiekiem, który też kiedyś dobrze o mnie powiedział i było to dla mnie ważne. Nosiłem to jak order. Był to Marek Nowakowski. Marek Nowakowski, którego jako młody człowiek czytałem z wypiekami na twarzy jego opowiadania i uznawałem go za mistrza takiej formy właśnie gdzieś z ciemności do jasności, wyciągania pewnych rzeczy, a przede wszystkim pięknych opowiadań. Marek Nowakowski też kiedyś raczył powiedzieć o mnie dobre słowo i zaprosił mnie na wódeczkę, co było już bardzo dużym faworem z jego strony, był dużo starszy. I teraz czuję się podobnie, siedząc obok Stanisława Sokowskiego i słysząc miłe słowa, ponieważ obaj panowie to są, no to są, żeby nie użyć jakiegoś złego słowa, jeden i drugi to jest ktoś w polskiej literaturze. Nie dlatego, że jest strasznie popularny, tylko dlatego, że ma coś do powiedzenia. I dla mnie zawsze ważne są opinie ludzi, którzy ich uważam za tych, którzy mają coś w polskiej literaturze do powiedzenia. Coś mówią czytelnikom. Bo gdybyśmy mierzyli wszystko miarą popularności, no to pewnie ta pani, która napisała 365 czy coś takiego, to byłaby mistrzynią, bo ona sprzedała jakieś nieprawdopodobne ilości książek. Jest tam też inni ludzie, którzy też sprzedają nieprawdopodobne ilości książek, a jednak ci, którzy mają coś do powiedzenia w polskiej literaturze, mogą usiąść w tym rzędzie i jeszcze zostanie krzesło dziś w Polsce współczesnej. A dlaczego to jest tak ważne? Bo, żeby już się nie rozgadywać. Bo od opowiadania, od powieści wszystko się zaczyna. Jak mamy dobrą powieść, mamy piękną powieść, to potem mamy piękny film. To potem mamy piękną wyobraźnię. To potem wszystko nam się wyświetla. Bo czytanie powieści jest tak jak oglądanie filmu z pełnym zaangażowaniem i wsiąknięciem w realia, w ten świat, który gdzieś tam się wyłania. I pewnie pisanie niestety jest też czynnością bardzo uciążliwą dla otoczenia i na poły psychopatologiczną, bo nie da się napisać powieści, przynajmniej ja nie umiem, nie wsiąkając jakby w ten inny świat, a wtedy z tym światem zaczyna się mieć kłopot. Więc no, to są takie różne historie, przygody, które no, nie ma co o nich za dużo mówić. Więc bardzo się cieszę, że się podobało. Mam nadzieję, że Państwu się również spodoba. I to jest najważniejsza nagroda dla autora. Brenner nigdy nie ujawnił jego kryjówek. I tak rozpoczęła się dziwna przyjaźń dziennikarza i cichego bohatera kilku wielkich afer finansowych w Polsce. Rokicki miał taką właściwość, że doprowadzał rachunki swoich klientów do gigantycznych rozmiarów. Jednak gdy chciwość inwestorów zaczynała go przytłaczać, znikał. A pozostawione samopas pieniądze błyskawicznie rozchodziły się w niepilnowanych ciągach inwestycji. Ryszard znał tajemnice portfeli prominentnych osób i instytucji.
potrafił też znakomicie zmienić tożsamość i dosłownie wyparować. Z Andrzejem miał jednak tajny kod polegający na pozostawieniu przez Brennera aktualnej gazety Financial Times u właściciela Milana. To powodowało, że zawsze zjawiał się dokładnie 24 godziny po wizycie dziennikarza i pozostawieniu gazety. Brenner nigdy nie nadużywał ich tajnego sposobu kontaktu, dlatego Rokicki wiedział, że jeśli otrzymuje informacje od Andrzeja, chodzi o sprawę najwyższej wagi. Miał wobec dziennikarza spory duch wdzięczności, bowiem ten kilka lat temu ostrzegł go przed śmiertelną zasadzką. Teraz Brenner nerwowo sprawdzał czas na swojej komórce. Rokicki spóźnił się już kwadrans, a nie miał takiego zwyczaju. Kotlet schabowy z kapustą przyjemnie drażnił nozdrza świeżym zapachem, ale Andrzej nie chciał zaczynać posiłku bez towarzystwa wyczekiwanego gościa. Jędrek usłyszał nagle za plecami ciepły, łagodny głos. Z kuchni, która znajdowała się za jego plecami, wyłonił się niewysoki, lekko krępawy blondyn z wyraźnie rzednącą czupryną. Uścisnęli sobie dłonie, po czym Rokicki usiadł przy stoliku naprzeciwko Brennera. Dzieje się? Miło cię widzieć w dobrym stanie, Rysiu. Gdzie teraz kombinujesz? Italiańskie klimaty, Jędrek. Ale nie pytaj o szczegóły. Nie pytam. I to w tobie bardzo lubię. Rokicki delikatnie położył dłoń na ramieniu Brennera, ale natychmiast cofnął ją, widząc ostrzegawcze spojrzenie dziennikarza. Co cię podpaliło, Jędrek? Jego głos nie zdradzał urazy. Bezpieka. A już myślałem, że coś ci gorszego. Ryszard teatralnie wywrócił oczy. Rysiu, błagam, skup się. Tu chodzi o bezpiekę i handel dziećmi. Tylko trzeba uważać, bo chyba siedzi na tym nasz kontrwywiad. Kurczę, sapnął Rokicki. Dajesz, Jędruś. Brenner wiedział, że trafił w czuły punkt Rokickiego. Dawny nauczyciel wychował się w domu dziecka i był wręcz przewrażliwiony na punkcie zdarzeń, podczas których działa się jakiemuś dziecku krzywda. Po cichu wpłacą nawet spore sumy na konta różnych sierocińców i to niezależnie od tego, jak mu się aktualnie wiodło. Wiem, że grube ryby z naszej bezpieki wzięły się za handel dzieciakami i działają w jakiejś dużej międzynarodowej siatce. Ryszard zmarszczył brwi, jakby nad czymś intensywnie myślał. Siedzę sobie na południu i to słońce trochę mnie rozleniwia. Miałem zabrać się ze znajomym bankierem z Neapolu, aby tu do ciebie przyjechać. Rokicki ugryzł się w język i spłoszony spojrzał Brennerowi w oczy. Rysiek, chyba już mnie znasz. Nie obchodzą mnie szczegóły i natychmiast o nich zapominam. Jeśli to stara krakowska bezpieka... Rokicki podrapał się po rzednącej czuprynie. Manfred. Kurwa, Manfred. Mruknął niespodziewanie. Jaki do cholery Manfred? Tu chodzi o polskich chłopeków. Andrzej nie chwył rozczarowania. Poczekaj, kochany, poczekaj. Daj mi dzień, a jutro, jak mnie już nie będzie, dostaniesz coś tu, w Milano. Wracam z saksobankiem do swojej norki. Guzik, mnie obchodzą twoje saksobanki. Chcę... Wiem, co chcesz. I dam ci to coś na tacy. Nawet przywiążę różową wstążeczką. Tylko bez takich. Brenner nie dawał się udobruchać. Pożegnali się bez zbędnej wylewności, choć w niewielkiej salce nie było ani jednego gościa, a właściciel dyskretnie ukrył się w kuchni. Brenner poczekał, aż Ryszard wyjdzie i spokojnie wynurzył się z restauracji wprost na szarzejącą już zmierzchem ulicę Fraską. Do domu miał zaledwie 15-minutowy spacer. Po drodze przypomniał sobie wszystkie historie związane z Rokickim. Kiedyś w całej Polsce słyszano o tak zwanym zeszycie Rokickiego. Poszukiwały go wszystkie możliwe służby i agencje detektywistyczne. Ponoć miała być w nim zapisana lista ludzi, którym Ryszard świadczył swoje giełdowe usługi. Ten zeszyt przez długi czas leżał pod łóżkiem Brennera. Znajdował się w nim precyzyjny zapis operacji, podczas której Ryszard z kwoty $100 zrobił Andrzejowi 100 tysięcy.
Potem Rokicki na stanowcze życzenie Brennera przelał te pieniądze na konto dużego domu dziecka w Łomży. Brenner zapamiętał pełne wdzięczności spojrzenie Rokickiego. Do tego był pewien, że ten zrobi dla niego bardzo wiele, kiedy tylko o to poprosi. Teraz przyszedł czas. Tu są w tej powieści, jest tam kilka powieści męskich, w tej powieści kilka postaci męskich, które są bardzo dobrze, ostro i wyraziście zarysowane. To jest dziennikarz, to jest księgarz, no i jest też parę innych jeszcze, bardzo ciekawie są poprowadzone postacie kobiece. Chciałem spytać, czy to jest czysta fikcja, czy były wzory jakieś inspiracje realne? Czy na przykład dziennikarz Brenner ma coś wspólnego z tobą? Wszyscy to podejrzewają, ale tak odpowiadając od końca, to Brenner wiedzie żywot podobny do mojego, jeżeli chodzi o miejsca. No, bo ja też mieszkam w Krakowie i też się włóczyłem po Bałkanach i, no, no i tam no, te różne miejsca nas łączą, ale on żyje swoim życiem, bo jak on był taki moment, że nawet go za bardzo nie lubiłem, zwłaszcza za tam przeróżne zachowania, a poza tym on więcej krnie ode mnie, bo ja już się tego odzwyczajam, więcej piję też. Bo on zdecydowanie dużo pije, a ja trochę mniej. No może tyle samo palimy, chociaż ja ostatnio mniej. Więc no jest taki człowiek. A z drugiej strony, odpowiadając na to pytanie, czy te postaci są realne, no ja jestem jednak z pierwszego przyzwyczajenia reporterem. Pierwsza moja książka to była książka Tragarze śmierci, zawierająca wywiady z terrorystami, opisy ich tam różnych figli. I zawsze muszę się na kimś uczepić, uwiesić. Ja nie jestem człowiekiem, który jest w stanie stworzyć taki świat jak na przykład Gra o Tron, gdzie wszystko jest stworzone gdzieś w wyobraźni i te mechanizmy wyobraźni przebiegają. Ja tego nie jestem w stanie zrobić. Muszę się żywić rzeczywistością, stąd też mam taki paskudny zwyczaj podsłuchiwania. Siedzę czasem w jakiejś knajpie albo gdzieś słyszę ciekawą rozmowę, to ją podsłuchuję. Nie dlatego, żeby potem gdzieś zakablować, jak to mówi młodzież, tylko żeby zapamiętać charakterystyczne zwroty, jakąś historię, jakiś sposób odnoszenia się ludzi do siebie, żeby to wszystko zapamiętać. Tym się żywię. Mówiąc krótko, żywię się wami. Trochę pasożytniczo. Pasożytuję na was. Wyciągając te różne charakterystyczne dla różnych osób uśmiechy, zachowania, słowa. Więc te postaci istnieją. Może to nie są dokładnie takie postaci, ale ostatnio Michał Piętniewicz, który jest takim bywalcem krakowskich lokali i znającym bardzo dobrze krakowskich wariotów, mówi: ty przecież opisałeś całą menażerię naszych krakowskich wariotów, którzy jeszcze żyją. Bo rzeczywiście istnieje Silver Moon, taka postać, jaka jest tam. On rzeczywiście jeden do jeden istnieje. Jego wyczyny są dużo większe niż to, co ja opisuję, bo jak on potrafił się przespać z martwym kotem pod poduszką, a potem żona, wyciągając tego kota, krzyczała, a on krzyczał do niej, że milcz, kobieto, bo nie rozumiesz, że to kot, który zesztywniał z przerażenia nad światem. Ja chciałam zapytać, skąd pomysł na taką książkę? Skąd pomysł na takich bohaterów akurat? I dlaczego oni są tacy samotni? No, towarzyszą mi piękne kobiety. Nie, że oni są samotni. Kobieta... No tak, ale tam jest... Coś tam się dzieje, no. Coś tam się dzieje. A skąd pomysł? Kiedyś szedłem ulicą Szczepańską. Tam była taka restauracja Trzy Rybki, którą przerobiono w hotel Stary teraz. Taka rodzina. No, nie będę się już dawał w tę dygresję, bo to nie jest tematem, ale
Generalnie jest tam hotel stary i w hotelu starym na górze urządzono bar na dachu. Jest tam ładny widok, drugi pod względem ładności, najładniejszy jest z Akademii Muzycznej. Jak będziecie w Krakowie, idźcie na dach Akademii Muzycznej. Tam jest widok włoski. Widać, że Kraków ma wielkie wpływy włoskie, jest piękny. To jest najlepszy widok. A numer dwa to jest widok dopiero z hotelu starego. No i właśnie tam utworzono taki lobby bar, jak to się teraz nazywa, na dachu. I ja sobie idąc ulicą Szczepańską pomyślałem, a co by było, gdyby naraz z tego dachu spadł ktoś i spadł mi pod nogi. Tam jest bruk, roztrzaskałby się niechybnie, krew by bryzgała i tak. I tak sobie to wyobraziłem i chodziłem z tym obrazem w głowie, aż mi się do tego obrazu dorobiła cała historia. Potem, no i ona się zaczęła rozwijać. Gdybym był malarzem, zadowoliłoby mnie tylko chore uderzenie pędzla Vincenta. Gdybym był kompozytorem, schowałbym swoją miłość w nokturnie 22 Chopina. Gdybym był rzeźbiarzem, zanurzyłbym palce w glinę, której dotykał rodzin. Gdybym był żołnierzem, zginąłbym, aby nie opowiadać o wojnie. Gdybym był katem, nie jestem. Nigdy. Dalej nikt nie będzie słuchał głuchego zawodzenia wiatru. Urodziłem się na glinianej ziemi, oddanej śniegom i cierpieniu. Urodziłem się ogołocony ze współczucia dla życia. Urodziłem się karłem z marzeniami olbrzyma. Jedyne, co potrafię, to pisać drobnymi literami na brudnym obrusie codzienności. Dłubać koślawe symbole w ścianie swojej wygody. Piszę, bo chciałbym opowiedzieć o naszym życiu poskręcanym z zazdrości wobec wielkości Boga. O życiu uwięzionym pomiędzy ekranami cyrku. Wiedzie mnie nikłe poczucie obowiązku świadczenia o wyobraźni struchlałego dziecka, uwięzionego w plastikowych wyobrażeniach wieczności. Nic innego nie mam. Niczego innego nie doświadczyłem. Chyba, że pozwolisz mi, Panie, na jedną chwilę olśnienia i wypowiem słowami tęsknotę za słowem, które ma moc stwarzania nowego z popiołu, który ładuje lufę przystawionego do skroni marzenia. Tej nocy księżyc świecił krwawo, tej nocy w mroku błysnął miecz. Zjawił się wilk i jego prawo. Ta noc krzyknęła życiu precz. I nikt nie wiedział, co się działo. Gdy zgardeł dzieci, tryskał ból. Miasto snem wojny umierało. Żyły mu grały rytmem kul. Może piekło już dziś nie istnieje, może nie ma już cierpienia dusz. Czas spoczynał i zrewna się śmieje. Chcesz mieć Boga, to sobie go stwórz. Chcesz mieć Boga, to sobie go stwórz. Męczała ci go i powtarzała, Boże mój, szatan pił krew w ognistym barze. Śmierć tkała mu od święcny strój. Tej nocy Pan krzyżowany na drzwiach ratusza karakosz.
tej nocy pękły ciało bramy i triumfalnie była złość. Może piekło już dziś nie istnieje, może nie ma już cierpienia dusz. Czas spowszedniał i zrekam się śmieje, też mieć Boga do sobie. Miasto chrześcijan umierało, do bólu znosząc w oczach ból. To w naszych czasach dziś się stało, a rozkaz wydał czarny król. Jednak prawda ocalała, uchodźcy nieśli ją w swojej krwi. Komunia domy zbudowała, choć czarny tłum wciąż stąd drwi. Ocean wraca w swoje łono i wyspa pośród niego trwa. Rany, rany smakują ciągle słono, a krzyż ma wciąż ramiona dwa. Thank you.